to ci... Możemy już przestać. Kamil, wyłączysz? I widząc, jak one wiedzą, co się dzieje, to jest też dla mnie bardzo przerażające, bo... ten strach, jaki jest w nich i ta niemoc. Nie wiem... Zwierzęta bez oka, z raną na ciele, próbując opiekować się swoimi małymi dziećmi. To zastanawiam się, kim jesteśmy jako ludzie. Po prostu się zastanawiam, kim jesteśmy jako ludzie. W ogóle to jest nie do pojęcia, że człowiek, który podobnie czuje, jak zwierzęta, jest w stanie coś takiego robić, prawda? Większość z nas jest przeciwna, temu przeciwna. Po drugie, gospodarka polska absolutnie nie zarabia na tym. Na tym zarabia kilkanaście osób, które... przez które ten cały układ się trzyma. Każdy z was może coś zmienić, bo mam poczucie, że my mamy wpływ cały czas. Wydaje mi się, że jako... społeczeństwo, które ma bardzo duży dostęp do informacji i społeczeństwo, które jednak jest wrażliwe, nie powinniśmy w żaden sposób pozwalać na tego typu sytuacje, które się odbywają w naszym kraju. Jeżeli was chociaż trochę poruszyło to, co dzisiaj widzieliście, to zachęcam was bardzo serdecznie do podpisania petycji. europabezfuter.pl. Wszystkich was gorąco zachęcam, namawiam do tego, abyście taką petycję podpisali. Działajmy.